spekulacyjnego. Tutaj mówimy o platformie, która jest skompromitowana. Inną zupełnie grę, że to wcale nie chodzi o demokrację. Dzisiaj też o platformie, która jest władzy, że komuś się nie podoba, że taka partia ma władzę w Polsce, tego Prawo i Sprawiedliwość. Ta platforma powinna... Tak, absolutnie. Ta analiza bardzo szczegółowa, pokazująca sekwencję zdarzeń, bardzo dokładnie. Ta analiza pokazująca sekwencję zdarzeń. Na początku, kiedy ta histeria została wywołana, prawda, w ogóle nie pierwszej tej, można powiedzieć, takim proteście kodu, bo też nie można było mówić jakichś mega manifestacji, bo spore manifestacje, to mieliśmy w obronie telewizji Trwam, tak? Ale po tej pierwszej właśnie, na pierwszym proteście widzieliśmy, że prawdopodobnie będzie realizowany plan, jakikolwiek pozytywny plan w Polsce, zaprojektowany przez te ośrodki, które nie potrafią pogodzić się z przegranymi wyborami i prawdopodobnie świadomi tego, że nie będą już mieli wpływu na to, co się dzieje w kraju, postanowili w sposób bardzo przemyślany, spowodować to, że zewnętrznie widzą sytuację przede wszystkim naszą wewnętrzną, bardzo mocno rozregulować, zmusić jeszcze bardziej społeczeństwo, spowodować, żeby używając tego oczywiście pewnych technik, przede wszystkim technik medialnych. I wreszcie trzeci element, trzeci element został ułanie się poprzez swoje różnego rodzaju kontakty z Unii Europejskiej do spowodowania zawirowania na granicach narodowych. I tam też, moim zdaniem, przecież jak zaobserwujemy, bo tutaj nie tylko jest mowa o tej technice, którą można było przekazać poprzez media zauważyć w Polsce, ale i też zobaczmy, jaka była sekwencja zdarzeń, jeśli chodzi o różnego rodzaju, na przykład tygodniki, dzienniki zagraniczne, niemieckie, prawda, ten atak tam. Jakby odnieśliśmy wrażenie, że mają absolutnie przekaz tylko z jednej strony, czyli ze strony można powiedzieć liberałów, którzy nie pogodzili się z przegranymi wyborami, czyli tutaj też wchodzą te ugrupowania, czynniki związane z lewą stroną sceny politycznej, poprzez wobec swoje kontakty, wytworzenie tej linii zdania, tak naprawdę oczywiście tutaj próbować zaszkodzić Polsce. No, absolutnie jest to pewna logiczna całość, która zakłada się na to, że atak miał być od zewnątrz na nowo wybrany parlament, ale również ten atak był zaprojektowany na zewnątrz. Myślę, że dali się po prostu takiemu opór. Bardzo mi to, bo przecież myślę, że tutaj projektami zdecydowanie dalej, a to też rozwoju jedność nas wszystkich, prawda? Myślę tutaj o elektoracie, który poszedł do wyborów i zdecydował, że wygraliśmy te wybory. Tutaj o tych ludziach. Przecież ich projekt był obliczony na to, że szczególnie ci, którzy się wahają, tak zwane sędziów, którzy tutaj politolodzy używają terminu tak zwany miękki elektorat, a nawet uderzenie w bardzo twardy elektorat, tak żeby chcieli się na wszystkich prosić. No to się nie udało i nie tylko mam taką nadzieję, ale też pewna, że się nie udało, tak po takim ataku. Jednak poparcie, które państwo obserwujecie w kontrolatowych sondażach, jest poparcie, można powiedzieć, że kontrolacja Brytania nie będzie większym, bo my mamy takie poczucie i takie odczucie, i tak nie jesteśmy. To jest też nasza uroda, że jeżeli jesteśmy atakowani z zewnątrz, no to pracujemy naprawdę nawet odłożyliśmy jakieś akcje, czy właśnie zdanie w wielu rzeczach, ale właśnie stanąć w ramię, powiedzieć fakt. Są granice, które przekraczać nie powinniśmy, jeśli idzie o kwestie naszego kraju, naszego narodu, naszej suwerenności, przekraczać nie wolno. Zachęcam do tego wszystkich tych, którzy nas słuchają, a szczególnie tych, którzy nas słuchają, ale może nie do końca się pokazują, zadają, ale ci, jak mówię, to radio i po drodze słuchają. Warto, szanowni państwo, żeby w tym momencie was, jeśli idzie o Polskę, szczególnie jeśli idzie o naszą pozycję na arenie międzynarodowej. Bardzo dziękuję za tylne tłumaczenia których członków Platformy Obywatelskiej, którą teraz słyszałam, no, napawało mnie to smutkiem,
oni smucili się, że agencje ratingowe w głównym stopniu do tej pory brały pod uwagę makroekonomiczne decyzje na Jeszcze raz przypomnę. Okej, tylko dlaczego na przykład nie było zmiany ceny rachunku? Trybunał Konstytucyjny musieliśmy zmienić ustawę poprzednio, ponieważ poprzedni rząd w czerwcu 2015 roku skierował projekt ustawy, przyspieszył pracę nad projektem ustawy, który co ciekawsze został złożony w 2013 roku. Ale przez dwa lata nic nie zrobiono, dopiero po przegranych wyborach przez poprzedniego prezydenta przyspieszył. Wygrane wybory nie były przez Platformę. My chcemy doprowadzić do tego, żeby były równe prawa, żeby opozycja miała większość w Trybunale Konstytucyjnym. Taka jest nasza propozycja. Mówicie Państwo, że przecież takie zasady, na jakich budujemy w tej chwili media w Polsce, są chociażby do głosu. W innych państwach europejskich, mówicie Państwo, to jest u Was w domu, to się dzieje. Nie robimy niczego, żeby nie ma w innych państwach europejskich. Możemy dzisiaj dyskutować o wielu kwestiach. Ale wydaje mi się, że jeszcze raz powiem, mamy problem z tą debatą, bo tak samo wyraził te obawy, miał wątpliwości co do tych nowych ram określonych przez Komisję Europejską, rząd Polski. W 2014 roku kierowany przez przewodniczącego Donalda Tuska, który był wtedy premierem, i polski rząd w swojej opinii stwierdził, opierając się również na opinię polskich analityków, polskich prawników, ale przede wszystkim na służbach prawnych Rady Europejskiej, że te nowe ramy instytucjonalne nie są dla polskiego rządu, tak jak wcześniej wyrażone przez służby europejskie. Oczywiście zależy to im od mamy z tym problem, proszę Państwa, i musimy go rozwiązać. Ja mogę dzisiaj mieć poczucie niesprawiedliwości, że to Polska jest poddana temu eksperymentowi. Ale jestem tutaj i uważam, że mamy obowiązek w stosunku do Polski, do polskiego państwa, którym przyszło mi i mam zaszczyt kierować, ale również w stosunku do Parlamentu Europejskiego, do Komisji Europejskiej, przyjechać tutaj i rzeczowo wyjaśnić, w czym jakie idą sprawy w Polsce, bo to jest potrzebne dzisiaj nam wszystkim. No i usłyszeliśmy kolejny fragment z odpowiedzi tym momencie pani premier Beaty Szydło, która wygłosiła wczoraj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu i mamy połączenie ze Strasburgiem, z panem profesorem Jarosławem Dąbrowskim, który jest posłem do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Panie profesorze, czy ta wczorajsza debata w jakiś sposób zaskoczyła pana profesora? Bo niektórych zaskoczyła na pewno opozycję w Polsce. Słychać dzisiaj różne rzeczy, na przykład, że jesteśmy zasmuceni i zdumieni, że Polska stanęła między największymi eurosceptykami, między partiami, które są skrajnie antyeuropejskie,
i finansowane przez służby prezydenta Putina, tak podkreślił Grzegorz Schetyna dziś w wywiadzie. Jak pan na to wszystko, jak pan to odbiera? Jeżeli Putina, pani premier Warszawa przez parlamentem europejskim było bardzo dobre i co więcej, nie tylko merytoryczne, ale żebyśmy po prostu byli neutralni politycznie, bo ten Putin, mój wujek, ja go lubię, ale jak się przyzwyczajenia posłów do Parlamentu Europejskiego, że do nas nie trafiło. Po pierwsze, jak zaznaczyłem, konkretnie było merytoryczne. Po drugie, ta formuła, widać, że zna realia unijne i realia Parlamentu Europejskiego. Z punktu widzenia opozycji, czyli Platformy Obywatelskiej, naturalnie nie wyszło, tak? Należy przypuszczać, że chcieli czegoś innego. Pisowane słowa lidera Platformy Obywatelskiej właśnie o tym świadczą. Proszę zwrócić uwagę, że od pewnego czasu politycy Platformy Obywatelskiej, także tutaj europosłowie PO i PSL, dystansują się od tej debaty, którą de facto sami wywołali. Ja przypomnę, że wczoraj jeszcze przed wystąpieniem pani premier Beaty Szydło na forum Parlamentu Europejskiego odbyło się zamknięte zebranie pani premier ze wszystkimi polskimi europosłami i tam europosłowie PO zapewniali, że to nie była ich inicjatywa, ta debata. Co więcej, że są tej debacie przeciwni. Ten sam głos dał się słyszeć w Parlamencie Europejskim na sali plenarnej, w sali plenarnej w Strasburgu, gdzie przedstawiciel PO mówił dosłownie, dziś jest nam przykro, że Polska staje się przedmiotem debaty publicznej w Europie. Nie chcieliśmy tej debaty w Parlamencie Europejskim. No, jest to trochę zadziwiające, zważywszy na wypowiedzi i działania polityków tej formacji. Otóż sądzę, że orientowali się, iż społeczeństwo polskie przyjmuje smakiem latanie polityków europejskich, unijnych, wewnętrzne sprawy polskie i rakiem zaczęli się z tego wycofywać. Choć nie do końca. I proszę zwrócić uwagę, że Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe szczycą się tym, że należą do największej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim i stanowią drugą co do wielkości siłę po Niemczech. W związku z tym należy zadać pytanie, gdyby naprawdę nie chcieli tej debaty, to czy nie mogliby wpłynąć na kierownictwo swojej grupy, aby tę debatę zablokowało? Jest to pytanie oczywiście otwarte, ale przypomnę te słowa szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, który wypowiadał się tuż przed debatą o sytuacji w Polsce i powiedział, kończąc swoje przemówienie, że decyzja Komisji Europejskiej, która wszczęła tę procedurę przeciwko Polsce, jest optymalna i że Donald Tusk w pełni ją popiera, powiedział. Natomiast ta decyzja jest wielce kontrowersyjna, jest podejrzana, pierwszy raz stosowana do tej decyzji Komisji Europejskiej z niesmakiem podchodzi wielu europejskich polityków, twierdząc, że nie ma ona ustosowania w traktatach i że de facto jest poza prawdą. Są też ekspertyzy prawne, także unijnych prawników. To też taka deklaracja szefa Rady Europejskiej, którego prezydentu może budzić zdumienie. Sądzę, że politycy tej formacji nadal będą chcieli grillować się Polskę, polski rząd na forum Unii Europejskiej. Tutaj stanowisko jest piękne i zależne, jak sądzę, od sondaży, które są przedstawiane, które badają nastroje. Proszę zwrócić uwagę, że Donald Tusk dla jednego z niemieckich tygodników wypowiedział się, że wyobrażam sobie, że sprawa Polski, czyli sytuacja w Polsce, rzekomego łamania prawa w Polsce, stanie się przedmiotem głównej debaty na forum Rady Europejskiej, czyli 28 krajów członkowskich.
co więcej powiedział, że ta instytucja unijna ma moralny i prawny obowiązek się tym zajmować. To opublikowało w tym tygodniu. Natomiast na zawsze cytatu potężną sprawę przedsiębiorstwa Polskiego Radia przedstawił diametralnie inne stanowisko. Powiedział, że jest przeciwny, że nie widzi potrzeby, aby wprowadzać ten temat na forum Rady Europejskiej. Tutaj, zwróćcie uwagę, Platforma się kompletnie pogubiła. Przypomnę też, że ta decyzja kontrowersyjna podjęta przez Komisję Europejską, jak twierdzili liderzy partii Normalnych, zapadła jednomyślnie, czyli musiała ją uzasadnić również polska komisarz, wcześniejsza polska minister, pani Elżbieta Pińkowska. Mamy tutaj pewną podstawkę na stronie. Demokracji w Polsce w taki sposób, że sprzeciwiał się ingerowaniu wewnętrzne sprawy Polski i w wymowny sposób też stanął właśnie po stronie naszego kraju. Wiemy, że jest duży odzew na przykład na internecie. Polacy dziękują na przykład temu europosłowi. A z drugiej strony widzimy, pan profesor wspominał europosłów Platformy Obywatelskiej, że tam się wiele miejsc, którzy powinni zająć te miejsca posłowie Platformy Obywatelskiej, te miejsca były puste. Co do pierwszej kwestii, ja tylko po europosła czeskiego, kolegę Macha, mówię, że dosłownie kilkanaście minut temu